Czołem, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzaki zapraszam na kolejny odcinek kampanii Zwierzę Ludźmi w Total War Warhammer 2. Moriszep wschodzi, przywłaszczając sobie miejsce słońca na firmamencie. Świat jest spowity jego okrutnym blaskiem. Taka sytuacja jest praktycznie niespotykana. To ze Zwierzę ludzi znak, że stado ma szansę na dominację. Poprowadź je władco bestii, zyska ich chwałę. Mamy wydarzenie, czy coś w tym stylu, i możemy coś sobie wybrać. Gdy jeden upada, wszystkie rany jednostki odzyskają pełnię sił. Rozwój hordy minus 20. To jest chyba słabe. Rozwój hordy minus 20 to jest słaba rzecz. Aczkolwiek no przydałoby nam się te rany jednostki uzdrowić, bo one strasznie wolno się uzdrawiają. Nieważne jak daleko. Zasięg ruchu na mapie kampanii plus 50%. Wszystkie armie. Wigor w boju yy, zmęczony. No tak, to w boju nam trochę utrudni, szczególnie, że mamy gówniane jednostki. Niszczycielska zachęta. Zwierzęcy szał plus 10, wszystkie armie, utrzymanie plus 33 dla wszystkich jednostek. No ma to swoje zady i walety, jak to mawiał jeden polityk. Mm, nieskończona horda, rozwój hordy plus 10, twoje jednostki nie uzupełniają strat. No i co tu wybrać, powiem szczerze. To mnie kusi, zwierzęcy szał plus 10, mm, bo zwierzęcy szał pozwoli nam tak jakby na zwerbowanie kolejnej armii. No i wtedy my, byśmy mogli może powalczyć z Sobretonią, ale czy to wystarczy, nie? Czy to plus 10 wystarczy, żeby choroba rzeczywiście nam się kolejna armia pokazała? Utrzymanie plus 33 dla wszystkich jednostek. To koszt yy, no, takiej decyzji jest o, okrutny. Ha. Ale to jest fajne. To jest też fajne. Rozwój hordy plus 10, wszystkie armie. Twoje jednostki nie uzupełniają strat. No to to jest już średnio fajne. Nie wiem przez ile to będzie trwało, nie? Jak na stałe, no to cholera, to w ogóle problem. Zasięg ruchu na mapie kampanii Wigor zmęczony. Niby dobre, zasięg ruchu 50% to dużo, to by nam pozwoliło jakoś trochę pomanewrować nie, przejść powiedzmy gdzieś tam, zniszczyć coś i uciec, to by było całkiem niezłe, no to w ogóle chyba nie wchodzi w grę, ale to mnie najbardziej kusi powiem szczerze, no i spróbujmy tego użyć, niszczycielska zachęta, o całkiem nieźle nas zbuffowało. Plądrowanie, no plądrowanie też nam zwiększa. Także w sumie, jakbyśmy tu trochę poczekali, plądrując, to może udałoby nam się ten zwierzęcy szał wzmocnić na maksa. Tylko nie wiem, co by nam to dało. Zwierzęc stada spada, utrzymuje wysoki poziom zwierzęcego, Wygrywam, biznesy, Dobra. dobra. Tryb plądrowania, ale to chyba nam się armia pojawi, tak jak u orków, tak mam nadzieję, że się stanie. Jak nie, to zobaczymy. Dobra, plądrujmy. Plądrujmy, przy czym... Tutaj bym chyba rozbudował właśnie ten obóz. To nam zdolności werbunkowej hordy zwiększy, spaczenie hosu i rozwój hordy plus 2. Nie wiem, co to jest rozwój hordy, powiem szczerze. Naprawdę szczerze powiem. Zróbmy to. Powiem szczerze, nie wiem co to jest rozwój hordy, bo. A, to jest rozwój hordy. Miarą przyrostu jej liczebności prowadzi do nadwyżki ludności. Tak. Mamy nadwyżkę ludności 2. Tura do osiągnięcia nadwyżki 6. A, rozwój, 14 na 20, plus 1, okej, okay, dobra, to warto monitorować, czyli to, to jest ważne, bo dzięki temu będziemy mieli nadwyżkę ludności, a dzięki nadwyżce możemy robić lepsze budynki. Dzięki lepszym budynkom z kolei możemy werbować lepsze jednostki. Dobra, na razie stąd się nie ruszamy, tam oczywiście, no jak widzicie, strażników gra nawet mają, kurde, to jest tak cholerna lita, a my mamy, no co, my gówno mamy, za przeproszeniem, niestety, no... Minus 98, jeżeli chodzi o fundusze. Dobra, idziemy dalej wściekłym bykiem. Aquitaine, czy Aquitaine właściwie. No, tylko, że tu jest już Alberik, nie? On też ma cholernie dużo elitarnych jednostek. Zamek Baston. No, Zamek Baston, można by się porwać na to nawet. No, mamy problemy z finansami, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie oddamy turę. Na razie oddamy turę. Spróbujemy się trochę przyczaić. Mam nadzieję, że ta Bretonien nas nie pogonił. bo jak spróbuję, no to będzie przerąbane. Wściekły byk tam trochę, jakiś rekonesans może zrobi. To by się nawet przydało. Bo, bo nie wiem gdzie iść, naprawdę, nie wiem gdzie iść dalej. Teoretycznie fajnie było to, jakbyśmy karka są zniszczyli, to powiem szczerze, że byłoby chyba troszeczkę luźniej. No bo wtedy mamy tak, Bryon, mamy Quenele's. No i tutaj jest parę miejscowości, które moglibyśmy zająć, myślę, że bez większych zająć zniszczyć, zrównać z ziemią, zniszczyć bez większych trudności. No i mamy dosłownie za, 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 za granicą bretonii mamy leśne elfy, więc to jest dokładnie to, czego, czego chcę. I czego potrzebuję. Dobra, mniejsza z tym. Tempo badań minus 5%. O. Przychody splądrowania plus 15, to jest fajne. Suma łask. Przejdź armią w odpowiedni tryb i splądruj następujący region. Dom wieków. O. fajnie, tylko jak my tam pójdziemy, to to nas zaora myślę. I to jest już mniej fajnie, czekajcie. Aczkolwiek może by się udało tam jakoś przejść. Wtedy byśmy dostali 800 to zawsze coś. To by było niezłe QNL jest nieruszone, można teoretycznie tam atakować Tylko no jak my tam przejdziemy to Oni nas tu pewnie zaorają Ale kto wie, może nie Przejdźmy w tryb plądrowania Teraz mamy plus 21, kurde dochody Spróbujemy przejść kawałek, zobaczymy Czy znaczy, problem w tym, że oni nas i tak zaorają jak nas zaatakują Więc to nie byłoby miłe Ale patrzcie, coraz bliżej mamy O choroba Naprawdę blisko mamy a bo to jest frakcja, to nam cały czas dodaje zwierzęcy szał Znaczy w sensie, no właśnie, zwierzęcy szał, to nam cały czas dodaje, co, co tury nam o 10. Ty, to był chyba dobry wybór. Badania, wieczne łowy, tempo uzupełniania strat plus 3%, super. Wyczerpanie ofiary wskutek, wyczerpanie, dobra, ofiary wskutek wyczerpania. Weźmiemy to, bo to nam bardzo potrzebne w tym momencie. Oczywiście finanse nam trochę słabo stoją. Oby nas nie zaatakowali, bo to będzie porażka. Oby, oby. Ha, pod Brją możemy teoretycznie podejść. Znaczy, w sumie tutaj też mogliby nas zaatakować. Chyba już wcześniej, jak tu staliśmy. Więc no, może tu nas też nie zaatakują. Kto wie? Dobra, przesunęli bohaterkę, czyli nas nie zaatakowali. W porządku. Jest luz. Na spokojnie. Możemy w sumie, ja bym zrobił tak, żebyśmy poszli w, tym, w ten sposób, w kierunku QNLS i tam możemy stać, bo ta frakcja jest chyba słaba. Co to jest za frakcja w ogóle? Jakiś parawon to się nazywało, czy jak? O, zobaczcie. Pewnie tego nie słyszycie na mikrofonie, ale... Ale... Ale no, to nic. <śled> Dobra, wściekły byk. Może nim wrócimy? O, trzeci poziom. Krew Imperium, krew Bretonii. Do wa... Dobra, dyscyplina walki z Bretonią. Dyscyplina walki z Imperium. Z Bretonią, chyba. No, Imperium jest daleko, nie? Więc chyba dyscyplina walki z Bretonią bardziej się przyda. Mamy trzeci poziom. Możemy. Ofiary wskutek wyczerpania, czas trwania oblężeń, utrzymanie dla wszystkich jednostek. Super. Przychody z Przychody z też nie są złe, ale utrzymanie dla wszystkich jednostek to jest chyba lepszy wybór. To tam jakby, jakby nie patrzeć zwiększy trochę dochody, które i tak są cholernie mizerne. E, dobra, idziemy tutaj, idziemy tutaj, do Brion. Wściekły byk, nie, niech zrobi, niech spenetruje Quenel. a Co? Ja tam nie mogę wejść? A, tak naokoło mogę przejść. Paravon, no dobra, no też mają pełną armię, tylko akurat nie w Quenelles tylko w stolicy, parawon. Tutaj ponownie pełna armia. Dom wieków, nie mam szans tego splądrować, nie ma opcji, żebym to splądrował. Więc no cóż. Ale paszcie! Cały czas rośnie, rośnie zwierzęcy szał, więc teoretycznie... 10 tur do osiągnięcia nadwyżki, tutaj dwie tury Tylko, że tu mamy nadwyżkę 3 i tak chyba nie mogę nic zbudować i tak Potrzebuję nadwyżki 2 A nie, to ja mogę to zbudować, tylko nie mam Wystarczającej ilości kasiorki Tutaj nie mogę żadnego sensownego budynku postawić No to do ogarów, to by się nawet przydało, to mogę teoretycznie ulepszyć, ale znowu nie ma kasiorki O cholera, to, to jest drogie No my potrzebujemy dużo kasy, więc nie wiem czy Czy teraz nie będzie Lepszym rozwiązaniem właśnie niszczenie tych osad. Dobra, no wściekły byk się chyba wróci. Leśne elfy, no ale tego nie jestem w stanie w ogóle zniszczyć, nie? Królewska polana. Kurde, jaki garnizon. Kowadło, patrzcie na to, no. Tancerze wojny, ja mam jakieś gówniane gory. Ungory, no gory nie są gówniane, ale ungory są gówniane. I na tym się opiera moja armia, oni już mają kurde tancerzy wojny, no. No dobra, no trudno, no przeżyjemy, może spróbujemy to jakoś ogarnąć. Oby. Okej. Okay. Hmm. Pak to nie gra, zapłacą mi 200, dobra, zgadzam się. Okej, okay, no wybrzeże wampirów. Tyle dobrego, że oni tutaj ze mną jakoś współpracują. Może to może jakoś uda się dzięki temu. No, znaczy jakoś na... o kurde. Oni mnie ominęli po prostu. Może mnie nie zobaczyli, bo zasadka zwierząt ludzi chyba sprawia, że oni mnie nie widzą. Czekajcie właśnie właśnie. Karka są Bordeaux, no lepiej być nie może. Ale jaja. Najgorsze jest to, że no, jakby zniszczenie miasta nic tam kompletnie nie, nie daje, nie? No, poza tam kasą i rozwojem hordy, no, to, to nie, nie, nie mamy możliwości, tak jakby nie siedzimy w mieście, nie mamy garnizonu, nie? I to jest słabe. Tryb obozu też chyba nie sprawia, że mamy jakiś garnizon, tak mi się wydaje. Estalia nie żyje, czyli no w sumie piraci zaorali Estalię. No, oni mnie tu mogą zniszczyć od tak, nie? Chyba, że ja rozwalę. Ale no właśnie, jak zniszczy karkasą, to mi to tak naprawdę nie przyniesie kompletnie żadnych korzyści. No ale mniejsza z tym, aha, no zaraz Ja pierdziele Pakt o nieagresji obniża mi zwierzęcy szał A skończyło się jeszcze Kurde, bez sensu zrobiłem ten pakt o nieagresji Zmiana w każdej turze zero, nie? A już mieliśmy tak dużo na plusie Of mordę, musimy coś koniecznie zniszczyć w miarę sprawnie Chociażby to queneles Spróbujemy, spróbujemy w takim razie. Czyli tak, pakt o nieagresji obniża zwierzęcy szał o jeden. Ale to tylko na cztery tury. A to, to wydarzenie frakcyjne nam się zakończyło już, także szkoda. To jest armia kazraka? Nie, to jest Gorosz, to jest Kazrak, więc dołączmy wściekłego byka do armii kazraka. Szkolenie to się może przydać nawet. No i przydałaby się kasa, żeby zbudować cokolwiek, ale na razie nie posiadamy kasy. Spróbujemy zniszczyć Queneless, zobaczymy, może się uda. Tylko że wtedy no, jakby parawon tutaj może przyjść. Więc ja nie wiem, czy nie będzie warto rozdzielić tych dwóch armii. Zobaczymy. Dobrze, że się Karkason bije z, z Bordeaux. Czy jak ta się frakcja nazywa? To Bardzo dobrze. Właśnie tam poleźli, poleźli nie? więc w sumie mogę wrócić nawet do Carcassonne albo Bryon zniszczyć. Goni się biją między sobą. QNLS się z nikim pewnie nie bije. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Ale to zaczyna nabierać trochę kolorów, nie? Ta kampania. W sumie sytuacja jest cholernie ciężka, bo jesteśmy najsłabszą frakcją w okolicy i to tak cholernie najsłabszą, nie? W porównaniu do jakiejkolwiek innej. No nie mamy nic prawie, no naprawdę. Minotaury to niewiele zmieniają. W porównaniu do ilości elitarnych oddziałów, jakie mają sąsiedzi, ale dzięki temu skradaniu, które cały czas na nas tak jakby jest, no to nawet mamy jakieś szanse. Spory przychód nawet w tym momencie jest. Najgorzej ja się w ogóle nie leczę, nie? W Quenelles, zobaczmy co jest w Quenelles. No, trochę tego mają, aczkolwiek jestem w stanie to zniszczyć. Zresztą nie wiem, czy ty, tym oddziałem bym zniszczył, dlatego się wycofamy tym oddziałem tutaj. Żeby mieć trochę punkt widzenia szerszy A spróbujemy zaatakować Kazrakiem Quenelles właśnie Dzięki temu może uda się podbić zwierzęcy szał Ale tylko, że to wypowiedz wojnę, nie? <grym> Więc nie wiem czy ja chcę to robić w tym momencie oni nas zaorają, nie? Więc nie wiem czy to jest dobry pomysł, czy nie lepiej trochę odłożyć kasy I ulepszyć budynki, żeby móc chociaż robić jakieś gory, no nie wiem czy te pieski nieszczęsne? Ale to aż 3000 będzie kosztowało. No ale zniszczenie Quenelles. Hmm. Czy opłaci nam się niszczyć Quenelles? Dzięki temu na pewno zwierzę szał zrośnie. Teoretycznie mógłbym zapisać, ale nie lubię zapisywać i wczytywać później. Dobra, spróbuję. Może zrobimy troszkę inaczej. Dla mnie to jest jak cheatowanie, nie? Dobra, zwierzę ludzie, może być taka nazwa. Zapisywanie, dobra. Spróbujemy. Wypowiedzmy im wojnę. A w ogóle wojnę ze wszystkim po kolei, nie? Z leśnymi elfami, z tym torgawonem, jakiś z Midenlandem i z parawonem teraz. Dobra, spróbujemy rozwalić QNLS. Zróbmy to ręcznie, bo nie chcę zbyt dużych strat. Więc spróbujemy to zrobić ręcznie. I tak mam spore straty, a te, te rany się leczą bardzo powoli. Więc to też jest średnie. Gory są mocno obite, a to moje naj, najlepsze oddziały jakie posiadam. No poza minotaurami oczywiście i pomijam jakiegoś wściekłego byka. No on też dobrze, że będzie walczył, nie? Bo zawsze się trochę ulepszy. A to jest, to jest mocna jednostka, nie? On może wiele zmienić no, w jakichś takich bardzo bliskich starciach. Szaman by mi się chyba bardziej przydał. Tak myślę. Ale z drugiej strony. Nie jestem tego pewien, bo właśnie no on, on musi awansować cały czas, nie? Musi cały czas coś robić, żeby szybko nabić jakby umiejętności na nim. Żeby jakieś zaklęcie miało sensowne. To wtedy, wtedy jest sens w ogóle, jak go, jakkolwiek go używać. A wściekły byk myślę, że już na, nawet, nawet na tym etapie jest znośny. Mniejsza z tym, zobaczymy. Oby ta armia z za nami w pościg nie ruszyła, bo jak ruszy to... to. będzie ciężko. Minotaury, no ungory z włóczniami to tam nic nie warte są w sumie. Chociaż na Bretonie, włócznie zawsze, zawsze lepsze niż nic. Tyle dobrego, że ta piechota bretońska też nie jest jakoś super elitarna. Gory, gdyby się to udało, jakoś sprawnie w miarę uleczyć. Kurde, i to wczytywanie, które trwa i trwa. No nic, dobra, to czekajcie sobie zerknę, jak ja tam SMS-a dostałem. <gry> Wypatrzcie. Dobra. No tak, tak. Gory są mocno obite. Te dwa oddziały, w sumie jak jeden. Trzeba to będzie chyba później połączyć. Bo. Właściwie kubyk. Niech sobie leci z minotaurami. Standardowe moje rozstawienie. A kazraka mogę w ogóle tu walnąć, dobra. Dobra, przyspieszymy oczywiście. O, parawan ładny, ładny czarny ten ma. Te jednostki w ogóle fajnie parawanu wyglądają, czarno-złote. Ładne kolory, bardzo mi się to podoba. Dobra, szarżujemy. Oj kurde, rozwali mi się oddział hehe. Nope. <laughs> Dobra, już weźmy normalnie teraz. Dobra. O kurde, kawaleria się we mnie wszedrzała. Czy to jest? To koni omeni. Ja myślałem, że łucznicy omenów. Dobra, nieważne. Mogłem tutaj rzucić w Nic, może to się jakoś uda tym zająć. Łuczników chyba zaoram. No, przewagę mamy dużą, nie? Tą kawę też w sumie częściowo zaorałem. Dobra, nie bijcie się z włóczniami, bo to nie ma sensu, panowie. Lepiej się zatrzymać w sumie. Dobra. Dobra, wściekły byk nie chleci za łucznikami. A nie, dobra Minotaury nie chlecą za, w, za łucznikami. A tutaj zaszarżuje na włócznie od pleców. Mi, ty wściekłym bykiem. No, włócznie jakoś dużo mi nie zrobił, pewnie szkód. Dobra, tu się udało załatwić. Ach, minotaury też się tu wrąbały, no dobra. No, rozjedźmy to już, mniejsza z tym. Ok, włóczni zrautowane. Gońmy ich tam. Kazrak goni sam. Mm, piechotę. Nie, nie, nie to wyłącznie. O, świetnie. Zwycięstwo. No, para to akurat był łatwy celnie. Dobra, cięcie, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Patrzcie na to, zwierzęcy szał. Ooo, to się może udać. To się może udać. Zniszczenie i profanacja. Zwiększy nam plus 8 rozwój hordy, 1760 dostaniemy kasiorki. Ale nie zmniejszy nam rozwoju hordy. Pytanie, co jest ważniejsze w tym momencie? Chyba jednak zrobię to. Chyba jednak zrobię to. Dobra. Mm. Zmniejszymy koszt utrzymania armii. Zrobimy tak. A, jeszcze wściekły byka. Awansowany drugi poziom. Okej, okay, on tu ma fajne rzeczy. Mistrz ostra, atak w zwarciu plus 5. No dobra, siła ziemi. Plus 6 pancerz to jest wzmocnienie obszarowe. A, tylko że to się wyklucza. Siła ziemi i nieustępliwe zbrojne stado 1 atak w zwarciu, czyli tak, pancerz albo atak w zwarciu. I tu się znowu wykluczają rzeczy. Najlepsza bestia. Dyscyplina plus 4 dla armii lorda. Wielkie, bez, bezkresne zbrojne stado. Koszt werbunku minus 5 dla armii lorda. To jest fajne. Tylko nie wiem, czy nie wezmę, powiedzmy, szkolenia. Doświadczenia zdobywanego co turę. Ład publiczny nie, to się chyba nie przyda. A zmienia się o, jeden, o minus 1, jeżeli siedzimy w jakiejś tam prowincji. Atak na garnizon. Dodatkowe straty minus 5%. Zabójstwo, atak na jednostkę, specjalista. Szansa na, na udane działanie. Nie no, chyba to mnie najbardziej kusi. Koszt werbunku się zmniejszy. Albo to, bo to nam otworzy naprawdę sporo ciekawych ulepszeń. A tak, zwarciu. Nie, ale weźmiemy to. Czy możemy się jeszcze odsunąć? Oczywiście, że nie, więc no tutaj ta armia może nas z parawonu do dojechać, szczerze powiedziawszy. To nie jest dobrze. Mogę coś tutaj zwerbować na wszelki wypadek. Mamy całkiem spory dochód. Nie wiem, od czego to zależy. Przychody, przychód, a pewnie od ulepszenia budynków głównych. Dobra, w sumie zrobię może to. Dwa razy włóczników ungorów zrobię. Spróbujemy oddać turę. I czekajcie, to jest chyba kluczowy, znaczy to jest kluczowy moment. Ale tak, jest 20 minut na liczniku, przy czym była długa przerwa, więc nie, w sumie nie musimy jeszcze kończyć. Możemy jeszcze chwilkę sobie tutaj podziałać. Pytanie, co zrobi parawon? Czy próbuje nas tutaj odpędzić, spróbuje czy, czy nie? Okej, okay, jest Brytonia, Carcassonne. Parawon może już minęło, tak szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem czy to... Nie, to nie jest na pewno alfabetycznie. To jest z frakcjami, więc no, Parawon nie zrobił nic. I raczej już nie zrobi, nie? No to są imperialne frakcje teraz. Księstwa Graniczne, Krasnale. Czy ja włączyłem mikrofon? Tak, dobra. Orkowie... No dobra, Parawon nic nie zrobił. Czyli teoretycznie jest bardzo dobrze. Całkiem udano... Dobra, po choleria ja to mówiłem, że nic nie zrobię, jak zrobili. Przeszli jeszcze w tryb... a zniszczona! Standardy trzeba podnieść. Czyli standardy pewnie, źle przetłumaczone. Kord werbunku plus 25%, doświadczenie jednostek plus 2, dla wszystkich jednostek. Wszystkie armie frakcji, no dobra. Ale trzeba się stąd zbierać chyba, nie? Karka on nie kusi, tylko że ja nie wiem, czy ten garnizon nie jest zbyt duży. O, oh. ale Tylea upadła. Miragliano to się teraz nazywa. A nie, dobra, to pewnie się też tak nazywało wcześniej. Tylko, że tu są, tu są znowu piraci. No ja nie wiem, z czym walczyć. Chyba, że tu na orki pójdziemy, to nie jest daleko, bo możemy zwierzęcą tą, tą, tą podróż sobie zrobić i przejść tutaj. No i to może nie jest taki głupi pomysł, bo. Czy ja wygram z Parawonem? Chyba nie. No i tak naprawdę w sumie nie, zostałem, nie zyskałem nic na, na tym, tym. bardzo mi się obniżyło, ze względu na to, że nie, pl nie plądruję, nie? Więc chyba się przeniesiemy tutaj, bo tu, tu nas parawon wtedy nie dopadnie, a nie jesteśmy w stanie go pokonać, tej armii. Na razie przynajmniej. Huh. Sam nie wiem. Sam nie wiem. A korzystanie ze zwierzęcych ścieżek to nas jakoś pod... przesunie dalej, no. Trochę, byśmy za rzekę poszli, to by było całkiem niezłe. Są elfiaki blisko. Tutaj ze zwierzęcych ścieżek, jakbyśmy skorzystali, też byśmy kawałek drogi przeszli. I spróbujmy. Z plandrowaniem tak daleko nie zajdziemy, więc spróbujmy tak, żeby te dwie armie stały na kupie. Nie wiem, czy się nie będą ranić nawzajem. Może nie. Może. Dobra, oddajmy turę, no, oby ten parafon nas nie dojechał, bo nie bardzo mam jednostki do walki z tym. No i by też te, ta armia zbrzyjąc nas nie dojechała. To może byśmy przeszli właśnie na, na, tam, w kierunku orków. To jest fajne tak jakby, że nie musimy tutaj siedzieć w miejscu, nie? Możemy... Możemy się przemieszczać, nie musimy bronić miast, ale no, z drugiej strony to jest... Ma to swój urok. Granie jednak tymi... Tymi niszczącymi frakcjami ma swój urok, bo się... O, co to? Aha, pewnie by powiedziała nam wojnę. No, zaatakuje nas. Nie, na szczęście nas nie zaatakowała. Pewnie wypowiedziała nam wojny za to, że siedzimy bardzo blisko Karkason, ale my się stąd zaraz wyniesiemy. kłenele zniszczone niewiele nam przyniosło korzyści, ale trudno. No tutaj, tutaj już jesteśmy spaleni w tym miejscu, nie? Ci z są, no Carcasson chce z nami się bić, Parawon no my się z nimi bijemy skoro, z, z kolei. Oni mają, obie frakcje mają w ogóle... O cholera, tu znowu coś się przemknęło. Wszystkie frakcje mają w ogóle większe armie, więc... O czym tu w ogóle rozmawiać? Zasadzka odkryka Kryka, to jest, to jest ten bohater ich. Prądrowanie lądrujmy tutaj lądrowanie lądrujmy tutaj no i teraz oby to parawon nas nie zaatakowały i te armie z Karka są też aby nas nie zaatakowały mamy teoretycznie zmianę 0 75% 70 zwierzęcy szał a armia Kazraka z kolei 78% też zmiana 0 ze względu na frak... na frakcyjne i na animozję, nie wiem co to znaczy znaczy w sensie nie wiem co to znaczy tylko przez ten pakt o nieagresji chyba mamy te minusy. Nie, animozy to jest chyba naturalny tak jakby czynnik, który obniża Zwierzęcy szału. A frakcja to jest pewnie to. Czyli no w następnej turze już nie będziemy mieli tej kary frakcyjnej. Dobra. Eee, tyle dobrego. No dobra, oddajmy turę. Spróbujemy się stąd wynieść, bo naprawdę tu jesteśmy spaleni w tym momencie. Nie jesteśmy w stanie tego wygrać. Musimy poczekać, aż się zaczniemy trochę bardziej rozwijać. I może u tych orków będzie łatwiej właśnie o rozwój, także przejdziemy przez te góry. Może będzie łatwiej o rozwój, no i wtedy sobie wrócimy do Bretonii. Albo zajmiemy jakieś, znaczy zajmiemy, zniszczymy jakieś tam orkowe tt. Okej. Okay. Może zniszczymy jakieś orkowe właśnie włości, zobaczymy. Może piratów zaatakujemy, ale to wątpię, żeby było wykonalne. To jest, to są strasznie mocne frakcje. Więc myślę, że raczej nie będziemy w stanie tego zrobić. Szkoda, że jednak te frakcje typu stada nie mogą zakładać jednak w miastach jakichś garnizonów czy coś. Szkoda, no. W tych zniszczonych jakichś posterunków, czy po prostu siedzieć w tych miastach, nie? I to by dawało jakiś powiedzmy garnizon. To by było nie najgorsze i zwiększałoby jakieś, nie wiem. No to się nie, nie udało, ale to było niewykonalne wydaje mi się. Mm. Zwierzęce ścieżki. Mogę tu się przenieść. Patrzcie na to. A druga armia się przeniesie? Tak. O kurde. Na styk. Dobra. Idealnie. Tu są. O ja pierdzielę z ile. Tu są ci piraci. No i patrzcie, to są ożywione kolosy, nie? Kurde. Karak -Budar. No tam dużo nie ma. Dobra, zobaczymy. Oni, nie wiem czy oni nas widzą, trudno powiedzieć. Jak nas zaatakują to jest oczywiście GG, nie? Teraz cokolwiek nas zaatakuje to jest GG. Ale może Skaveny nas nie będą tłukły. No w końcu nie mamy z nimi żadnej wojny, ani nic. Nie plądrujemy tych ziem, jakby nie było. Także pod to Karak Bufdar bym podszedł. I trzeba by zobaczyć co się wtedy stanie. Ale w sumie fajnie się tym gra. No, polubiłem jeszcze bardziej zwierzę ludzi. To jest to jest trudne, to jest naprawdę spore wyzwanie. Gramy w ogóle nie powiedziałem na jakim poziomie trudności. Aha. Czyli GG. No, to tyle tyle było z tego fajnego, nie? No bo ja ja, ja to już przegrałem w tym momencie. Nie jestem w stanie tego wygrać. No, to po co ja się rozkręcałem, nie? <śm> ułyk wody. No, spróbujemy to zagrać oczywiście już w następnym odcinku. Ale to jest raczej GG, nie? Trzeba będzie zaczynać od nowa. No póki nas nie atakują to jest w porządku, ale tak naprawdę... A, bo na tych zwierzęcych ście ścieżkach chyba jesteśmy widoczni, nie? Dobra, nie mniejsza z tym, nie? I tak nie mamy raczej większych szans tego wygrać, bo to jest... To jest, to jest, to jest cała armia skawenów. Ja wiem, że te jednostki ich nie są zbyt elitarne, ale patrzcie na to co my mamy, nie? Ale, no powiem szczerze, nie wiem, jak grać z tymi zwierzę-ludźmi, bo. No z parawonu musieliśmy uciekać. bo ja tam ni z niczym, nie byłem w stanie w ogóle podjąć jakiejkolwiek walki. Możliwe, że tutaj wygląda sytuacja podobnie jak z chaosem: że trzeba się okopać przez 50 tur, i dopiero wtedy można myśleć o podbojach, nie? No to jest oczywiście bezsensowne kompletnie, no bo. No bo no pomyślcie sobie, 50 tur, ile by to było odcinków? Ile tur robimy w odcinek? 3, 4, 5? no Powiedzmy 5, no to to by było, kurde, to by było 10 odcinków na staniu w miejscu i robieniu budynków. No, po prostu absurd. Także to nie szło. No ewentualnie można by zrobić, że ja bym to zrobił poza kamerą. Tylko, że no, to też nie jest do, dobry pomysł, bo, bo no czasami się może coś ciekawego zdarzyć, nie? Co fajnie by było nagrać. No, ja myślę, że nie mam tutaj szans tego wygrać. Dobra, mniejsza z tym. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie, bo to pewnie będzie zasadzka, więc trzeba będzie to od razu rozgrywać. Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. No, do zobaczenia. Czołem.